witajcie kochani na tarot esme przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych byków na styczeń 2023 roku przygotowałam dla was the tarot no i zobaczymy co pokaże na styczeń na ten pierwszy miesiąc kochani Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, by wasze wyższe ja również was prowadziły, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Jeszcze kochani, tylko chciałam Wam podziękować za cały 2022 rok i bardzo się cieszę już na cały 2023. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Okej. Okay. Co dla naszych kochanych byczków? Byki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, kochani, na styczeń 2023 roku? Styczeń 2023 roku dla byków. Styczeń 2023. Główna energia, paść denarów. Królowa mieczy w przeszłości. W przyszłości. Karta słońca. Super. Co będzie Wam pomagać? Księżyc. O proszę. A co może przeszkadzać? Czwórka mieczy. Na co będziecie mieć wpływ? Karta diabła. Na co wpływu nie będzie? 10 buław. Wpływy zewnętrzne. Cesarzowa. Ok. I rezultat albo rada. Dwójka kielichów. No, piękne macie karty. Z przełożenia. Piątka buław. No dobra. I już kochani, zaczynamy interpretację. Paść denarów, jako główna energia tego miesiąca, czyli jest to energia wchodzenia w nowe rzeczy, energia nowych początków. Jest to też czas myślenia nad tym, co można zrobić. To jest takie robienie coś z niczego, można powiedzieć. Więc też dla niektórych może to być jakiś taki czas, w którym wpadniecie na pomysł jakiegoś biznesu, na przykład albo zarabiania pieniędzy, jakiegoś dodatkowego. To też mogą być jakieś nowe rzeczy w domu, nowy, nowy początek. Bardzo często paść denarów też pokazuje, że na przykład czegoś trzeba będzie się nauczyć, troszkę się dowiedzieć też, bo jeżeli chcemy coś zaczynać, to ta wiedza też się przyda. I um, to jest taki dopiero początek, to jest dopiero taki zew, można powiedzieć, ale warto na tym budować. Ogólnie, ogólnie ta karta też może mówić o tym początku roku ogólnie, że dobrze jest też sobie tutaj zaplanować pewne rzeczy w tym miesiącu, jakby to, i, 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 jak, jak w ogóle cały ten rok widzicie, bo no, paść paś denarów to jest właśnie taki Pomysłowy i planujący, jak najbardziej. Okej, okay. tutaj w karcie przeszłości widać, że na pewno byki już wiele rzeczy mają i tak, i tak przemyślane, bo Królowa Mieczy na pewno tutaj rzuca takie nowe światło na, na Wasze życie. I Myślę, że też te plany, które, z, to, z którymi kończyliście zeszły rok, one będą przechodziły dosyć intensywnie w, w ten nowy rok. Niektóre rzeczy możecie, wręcz bym powiedziała, troszkę zamykać ze sobą, próbować zostawić w zeszłym roku, bo ym, Królowa Mieczy zazwyczaj nie ogląda się za bardzo za siebie. Ona patrzy w przyszłość. Więc Jakiś taki już schemat, myślę, że macie gotowy na ten rok. A teraz będzie to już wdrażanie tego, już próby wdrażania. W karcie przyszłości jest karta Słońca. Bardzo dobra karta, najlepsza karta w Tarocie. Więc widać, że to, co będzie przynosił Wam los, życie, prawda. Będziecie realizować z dużym, z dużym takim szczęściem, bo karta słońca daje to szczęście, ale też jest to karta, która mówi o tym, że trzeba też, no, może nie tyle wysilić się, ale otworzyć się całkowicie, prawda? tak jak tutaj ten kwiat, on jest całkowicie otwarty, prawda? Otworzyć się do działania, do jak najlepszego wykorzystania szans. To jest czas też, dla niektórych może to być czas pięknych uczuć, miłości, spotkania miłości w swoim życiu, też, też jak najbardziej, uświadomienia sobie miłości. Dla innych to mogą być doskonałe sprawy zawodowe, też jak najbardziej. W karcie, w karcie słońca jest pełen rozkwit, pełnia. Miłości, pełnia powodzenia, więc tutaj bardzo, bardzo takie dobre energie do Was idą, ale ważna jest ta otwartość. Pamiętajcie o tej otwartości. Co Wam może pomagać? Przede wszystkim pokonanie lęków. To będzie pierwsza rzecz. No bo jak tutaj jest odwaga, też w karcie słońca też jest odwaga, na pewno jest świadomość, więc jak jest świadomość, to lęki. Rozpraszają się, nie ma ich. A z drugiej, druga rzecz, sz, y, y, korzystaj też y, oprócz wiedzy, korzystaj też ze swojej intuicji. Karta księżyca jest przeciągnięta intuicją, jest przeciągnięta tym, tym drugim, tym szóstym zmysłem, prawda? Więc na to warto zwrócić uwagę. I też na pewnego rodzaju cykliczność, bo karta księżyca to jest cykl, prawda? Więc też na to warto zwrócić uwagę. Tu mówię tutaj dodatkowo do pani, prawda? Więc też te sprawy tutaj związane właśnie z cyklicznością mogą mieć znaczenie w tym miesiącu. Co może wam przeszkadzać? Jest Czwórka Mieczy. Czwórka Mieczy, ona tutaj się, kochani, pokazuje w negatywie i w pewnym sensie y, może przestrzegać przed takimi, przed takimi rzeczami jak na przykład, y, że, na, że na czas człowiek nie rozpoznaje jakiś problemów, że gdzieś tam za bardzo y, ucieka na przykład w samotność albo w jakieś y, swoje sprawy takie, tak by to powiedzieć, nie potrafi się otworzyć, nie potrafi się otworzyć na y tak, takie bym powiedziała większe obroty, bo ten miesiąc może od Was wymagać wejścia na te większe obroty. A w czwórce mieczy to człowiek by tak sobie odpoczął, dłużej sobie pospał, poszedł w ogóle sobie na urlop i jakiś najchętniej do spa, tak jak tutaj ona sobie płatki róży i sobie w spa siedzi, prawda, więc i myśli sobie. Więc y, tu powiedziałabym tak, nie, to nie jest czas na urlopy, to nie jest czas na y, jakieś takie leniuchowanie. To jest czas, właśnie, żeby działać, żeby wchodzić w nowe. No I tutaj to jest karta na pozycji, co może Wam przeszkadzać. Czyli przeszkadzać Wam może pomimo y, dobrych rzeczy, które będą się działy, możecie mieć taką potrzebę zwolnienia tempa, ale ten miesiąc to nie jest to. To nie jest ten miesiąc. Także uważajcie na takie potrzeby, gdzieś tam, jakiegoś leniuszka, czy y, no, tak bym powiedziała, y, Słuchajcie też swojego ciała, oczywiście. Jak ciało będzie mówiło, że trzeba troszkę wyluzować, no to wiadomo, to trzeba wyluzować. To nie można też traktować siebie jak, jak zwierzę juczne, prawda? Ale, ale zwracajcie uwagę, żeby jakieś zaniedbania z waszej strony nie wpływały na możliwość osiągnięcia szczęścia w tym miesiącu, bo, on, bo, jest, bo jest ona, szansa na to jest po prostu bardzo duża przy karcie słońca, więc szkoda by było to zaprzepaścić. No, i kochani, karta, na co będziecie mieć wpływ. I tutaj się pokazuje wpływ na kartę diabła. Więc z jednej strony jest to karta, która mówi o tym, że, u, że będziecie mieć wpływ na ujarzmianie wszelkich negatywnych wpływów na Was, wszelkich uwarunkowujących wpływów, czyli nałogów. Jeżeli ktoś będzie chciał na przykład rzucić jakieś nałogi, czy toksyczne środowisko, toksyczne towarzystwo, czy jakieś nawyki niekorzystne, to tutaj wpływ w tym miesiącu na to byki mają, jak najbardziej. I też dodatkowo karta diabła to jest też w takim pozytywnym znaczeniu, że będzie wpływ, to możecie wymieć zniewalający urok, na przykład, jak najbardziej być właśnie taką. Mieć, mieć, właśnie taki urok, być tak, 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 takim ponętnym kąskiem, że tak to nazwę, dla osób, które was interesują, które, które was interesują prawda? Więc tu to, to, to wy możecie być takimi trochę kusicielami, że tak powiem. Czyli na, na to będziecie mieć wpływ, ale wy będziecie odporni na jakieś wpływy, które, które wam nie będą miłe, na przykład. No i teraz, a na co tego wpływu nie będzie? 10 buław. No po prostu, kochani, to, te odpowiedzialności, które na siebie wzięliście, yy, trzeba będzie wykonać, trzeba będzie zrobić, trzeba będzie odrobić to, co trzeba odrobić, prawda? Czyli yy, czy jakieś sprawy zawodowe, czy jakieś od, obowiązki rodzinne, to po prostu trzeba będzie zrobić. Od tego nie uciekniecie. Tutaj ta odpowiedzialność. Gdzieś w jakiś sposób ona będzie Wam po prostu, no po prostu nie da się od tego uciec, tak bym to powiedziała. Uważajcie też na jakieś takie momenty, w których, jakby to powiedzieć, możecie mieć problem z takim proszeniem o pomoc innych że jak wam będzie na przykład ciężko, to możecie nie mieć wpływu na to, czy ktoś wam pomoże i tak dalej. Trochę, trochę taki, taki tryb siłaczki, siłacza może się włączać, prawda? Więc tu na to wygląda, że tego możecie nie umieć przeskoczyć w tym miesiącu, że wiele rzeczy jednak trzeba będzie zrobić samemu i no i być może nawet nikt Wam za to nie podziękuje, bo czasami tak jest, że inne osoby uważają, że to, że, że, że to po prostu tak ma być i tyle, prawda? Zwłaszcza, że tu macie piątkę buław z, z przełożenia, więc róż, ten miesiąc może być taki dosyć szybki, intensywny, może trochę nawet momentami nerwowy. Różne wpływy mogą się tutaj mieszać, prawda? Ale y, pamiętajcie, że mimo wszystko y, ten urok będziecie mieć, więc też korzystajcie z tego. Może nie każdy, no, nie, nie, nie we wszystkich sytuacjach uda Wam się wykorzystać to, prawda? Bo y, tu pod tym kątem się pokazuje, że może być trudno, ale w innych jak najbardziej. Myślę, że zwłaszcza w takich relacjach dla tych byków, które y, będą wchodziły w związki albo są w, zwią w związkach. No to ten miesiąc może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, du dużo namiętności, dużo takiego właśnie yy, poczucia zakochania się, bycia zakochanym. Zwłaszcza, że tu mamy, yy, kochani, w rezultacie mamy dwójkę kielichów, więc to są randki, spotkania, wpływy zewnętrzne, karta cesarzowej, więc to może być pa partnerka, partner, bo to jest czytanie ogólne, więc nie patrzymy tutaj na płeć akurat, ale yy, osoby, z zewnątrz, wasi partnerzy czy prywatni, czy biznesowi, prawda? Tutaj otwierają przed, przed wami całe po prostu swoje wnętrze, prawda? Tutaj idzie dużo szczęścia do was. Wszechświat będzie was obdarzać łaskami. To jest to cesarzowa, to też wasza karta, między innymi. Więc tu otwierajcie się też na to, a w rezultacie. No, jest dwójka kielichów, więc dużo szczęścia, też takiego uczuciowego w relacjach, ale to mogą być też zgody, dogadywanie się z kimś, to może być też pogodzenie się z kimś po jakimś dłuższym czasie. To w dwójce kielichów też się pokazują różnego rodzaju takie dogadywania się biznesowe, tak zwane deala jakieś biznesowe, że w cztery oczy ktoś coś uzgadnia i nadaje po prostu nowy bieg jakimś sprawom. To może być też takie właśnie podpisywanie umów, też czasem mi się przy dwójce, ale to bardziej podpisywanie to jest przynajmniej takie dogadanie się. Ale jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, to dwójka kielichów jak najbardziej to są czułe randki, czułe spotkania. Przy, przy, tym, przy tej karcie słońca dużo miłości, otwierajcie się na to. Dlatego tak niekorzystnie jest być tutaj samym, gdzieś odsuwać się na boki, stronić od ludzi. Tutaj trzeba właśnie wychodzić do przodu. Bardzo, bardzo piękny miesiąc. Rada z karty dwójki, dwójki Kielichów mówi o łączeniu się. O byciu blisko, byciu w cztery oczy. Tutaj, nawet te dwie rybki po prostu się całują pięknie. Kochani, to może być naprawdę dla Was, drogie byki, bardzo, bardzo piękny czas. Ważne, żeby otwierać się na nowe rzeczy, żeby pozwalać sobie próbować tam, gdzie być może wcześniej nie mieliście odwagi. Słuchajcie swojej intuicji, otwierajcie się na najwyższe dobro, które do Was idzie. I łączcie się. Po prostu łączcie się. Bardzo, bardzo korzystny miesiąc dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę spełnienia wszystkiego tego, co czujecie, że z Wami rezonuje. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!